Ewangelii według świętego Jana. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Czasami stare małżeństwa mówią, że bardzo dobrze jest na jakiś czas rozjechać się w dwie różne strony Polski. Wysłać żonę do teściowej, a samemu wybrać się w góry, albo na odwrót. Dlatego, że kiedy ludzie się na chwilę rozstają, to po to, żeby poczuć tęsknotę, żeby sobie przypomnieć, co to znaczy mieć kogoś kochanego u boku. Jezus mówi, pożyteczne jest dla was, jeśli was teraz opuszczę. Może dlatego, że Jezus chce, żebyśmy przypomnieli sobie, co to znaczy tęsknić za Bogiem. Ludzie, którzy nie mogą przyjmować Komunii Świętej, bardzo często mówią o wielkiej, niezaspokojonej niczym tęsknocie za Bogiem. A ci, którzy przyjmują Komunię Świętą codziennie, mówią o tym, że muszą bardzo uważać, żeby nie wpaść w rutynę. Czasami Bóg daje nam poczuć, że jest daleko, właśnie po to, żebyśmy szalenie zatęsknili. Ale to znaczy, że On chce wrócić. Ta tęsknota jest po to, żebyśmy Go wołali, a na wołanie On zawsze przychodzi. Do zobaczenia jutro.